Dobry dzień. Dzień dobry. Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a to kolejny vlog. Trochę taki inny niż zawsze. Ogólnie zajmą się Brączek. Cześć. Teraz możemy chyba na spokojnie sobie wziąć z tego. Czekaj, bo mi ręka utkła. Jak widzicie, mega fajne słońce, ale to wszystko zwiastuje to tym, że dzisiaj był zajebisty mróz. Czekajcie, odwrócę sobie ekranik. O, Gitarson Elson Siemson. Pozdrawiam Dawidka, pozdrawiam chłopaków z TS-a. Jest strasznie ślizgą, jak widzicie, nie ma takiej zimy, jaka jest u Brączka czy u innych w Polsce. U nas jest straszna lipa. Ogólnie dzisiejszy vlog będzie taki inny, będzie taki z dupy, ponieważ no, u mnie nie ma co nagrać. Gdyby był śnieg, to by wszystko było inaczej, jakieś odśnieżanko, jakiś kulik, coś byśmy porobili, a tak to niestety nie ma co nagrać. Wiele ludzi po ostatnim vlogu Adasia prosiło mnie, żebym nagrał sobie właśnie coś z Ataleona i coś, żebyśmy takiego po prostu, że tak powiem, z dupy nagrali. Także dzisiaj, jak pamiętacie, rok temu, jak Brączek był u mnie właśnie na ferie, poszliśmy sobie na pola do mnie posprawdzać, jak tam przezimowało i w ogóle, No może ja przejdę sobie bardziej na śnieg. Także ja pierdolę, jaka gleba. Wywaliłbym się konkretnie. Ogólnie to po Polówce przerzuciliśmy się na Seat Leona Top Sport, samochód marzeń, że tak powiem. Mój od dawna chciałem właśnie takiego mieć. Brończyk ma właśnie Gulfa, piątkę. I powiem wam jedno, i to samo. Praktycznie to jest wszystko robione na jedno. To samo, tylko że inaczej w środku, inaczej. Ale mówię, Audica, Seat Leon i Golf to praktycznie wszystko jedno i to samo. Ja chciałem w Top Sporcie, ponieważ zwykłe wersje strasznie, ale to strasznie mi się nie podobają. W Top Sporcie wygląda to już o wiele inaczej. Troszeczkę się tej wersji naszukałem, ogólnie 2006 rocznik. Już w tym roczniku wychodziły dwójki, ale jeszcze udało mi się taką jedyneczkę wyniuchać. Tak, no co, my mamy 101 koni. Niestety Brączek ma 105, a mam 101, wolałbym 110, tak? Ale no, ogólnie tu KW. Pewnie chodzi głównie o KW, bo ponieważ ja mam 74 KW, Brączek ma prawdopodobnie 75, a ogólnie powinno być chyba 76, coś w tym stylu. Był dzisiaj mróz w okolicach 8-9 stopni nawet. No, także była nawet dyszka dzisiaj w nocy. No i co jeszcze o tym Leonie? No to oczywiście pompowtryski. No co, aluchynówka razem z nówkami, oponami go udało mi się kupić. Teraz jeszcze czas jakieś dokupić fajne letnie oponki. Myślę, że na większych, bo ja mam 16, myślę, że na 17, 18, jak uda mi się, to dokupię. Fajnie by na 18 wygląda, moim zdaniem. Fajnie, fajnie. Także no mówię, będziemy sobie myśleć. Ogólnie jeśli chodzi o środek, strasznie mi się podoba. No mówię, zakochałem się w tym samochodzie, jak go tylko zobaczyłem. Ale no mówię, no na pewno niedobór koni. To też coś. Brączek już idzie, chciał wsiąść do mnie, ale jednak nie. Czekajcie, mam nadzieję, że się zmieścimy. Jakiś pan pytał o wodociągi miejskie Bytów, ale nie wiem, gdzieś tu obok kazaliśmy mu jechać. Także powracając, no mówię, białe liczniczki oczywiście od wersji top sportowej, naprawdę fajnie wygląda. Myślę, że po tym Leonie jak coś, no to Cupra 180 wtedy jest w oryginale. Myślę, że można się bawić, no bo z chipowaniem i ze wszystkim tego samochodu to za dużo. Tak, za dużo by to wszystko wyszło. Też tu mam schowek. No to on jest większy. Ja lubię ten mieć zawsze pod ręką, wiesz, podłokietnik, także to jest zajebista sprawa. Gdzie trzymasz dokumenty? A nie interesuj się, gościu. Pewnie tutaj, tylko zamknięte. No właśnie, to dobry pomysł miałeś. Zamknięte jest. Oczywiście w pięciu furteczkach. Myślę, że środek też fajny. Bardzo mi się podobają fotele, ponieważ no wiele wersji Leona ma różne fotele. Są te z niebieskimi jakimiś paskami, w ogóle to brzydko wygląda. Te to są fajne. Zwykle proste, nie? Mówię, fajne. No w Cuprze są jeszcze o wiele fajniejsze, ponieważ są to fotele kubełkowe. No i wtedy już ta wersja Cupry jest o wiele, wiele fajniejsza. Były Leony z szyberdachem? Nie, bez szyberdachu. Akurat ta wersja jest bez szyberdachu. A czy ogólnie czy były Leony z szyberdachem? No bo były. Są Leony na 100%. Mi się podobają samochody. Wiem, bo jak jeden, jak szukałem sobie, to jeden był z szyberdachem. Właśnie tutaj ty nawet do mnie byłeś, jak byliśmy w Płocku. O proszę! Urra! Ja takiego czegoś w Golfie nie mam. Nie masz, ty masz ogólnie inną tutaj tą deskę, że tak no, powiem, inną. Tą kokpitę, czy jak to tam ale różnie takie, to nazywają. Ale takie coś bym chciał mieć. No u Brączka jest większe oryginalne radio, u mnie tutaj ja sobie chcę kupić radio z ekranem. Co, no też największą chyba tutaj bolonką jest to, że nie ma oczywiście klimatronika takiego typowego. Tutaj jest manualny, nie ma automatycznego klimatronika. Także no, to jest największy ból, ale już nie chciałem, wiecie co, szukać. Chciałem po prostu ten, jak już mi się spodobał, już później nie patrzyłem na to. Pięć biegów, tak, no bo jeżeli chodzi o top sporty, to top sporty 150 i 130 mają w skrzynie szóstkę. Niestety no ta jest 101, także no mówię, tu jest piątka skrzynia. No to tak jak w Gulfie. No co ty, z grzybkiem to ty masz tylko tego. Tango. Dobra, także co, nie będziemy zamulać. Dużo ludzi pisało, że fajny kolorek. Jeśli chodzi właśnie o ten kolor, to powiem wam, wersje top sportowe są najczęściej w dwóch kolorach. Jest to kolor srebrny i czarny. Ten jest właśnie takim troszeczkę innym kolorze niż wszystkie, dlatego mówię, jest taki unikatowy moim zdaniem. Powiem wam jedną najfajniejszą chyba sprawę u mnie na wsi. To jest... Kurwa, Krzychu!
Cześć! Pole za moim domem. Kojarzycie je na pewno, bo kilkanaście razy tu już było różne rzeczy nagrywane. Najlepiej mi się to nagrywa, bo mam najbardziej prosty teren. Największa beka jest taka, że u mnie w okolicy nie ma śniegu. Jak zaraz zobaczycie, pójdziemy dalej, nie ma nic. Nie wiem czemu, nie wiem, z racji tego, że tutaj są chyba budynki. Tutaj ten śnieg się trzyma i to zboże na razie wygląda jak najlepiej. Także powiem wam, że no, mam nadzieję, że to zboże najlepiej będzie wyglądać, ponieważ tu jest najbardziej odporne na mróz. Tam mamy cmentarz, pełno drzew, wszystko i zasłania tutaj. A dzięki. No właśnie... to jest tak dziwne, bo zobacz, całego pola nie wypada. A kurwa, całe pole jest zasiedlone. A całe pole jest właśnie zasiedlone. Jedno pole dalej? Jedno pole dalej już nie ma śniegu. Patrzcie ludzie, co tam się dzieje. Tam są wszystkie pola bez śniegu, gdzie niegdzie, tylko w jakichś tam redlinkach. I to, największym jeszcze mankamentem tego wszystkiego u mnie jest to, że w moich polach stoi strasznie woda. Woda stoi od kilku miesięcy. Uważaj na tą wodę, bo tutaj pewnie gdzieś będzie stała ta woda. Tu już jest, jak widzicie, tu jest pełno wody. Najgorszy problem jest to, że ta woda stoi już od jakiegoś listopada, ponieważ te deszcze, które tam ciągle padały, one pozostały, to nie wyschło w ogóle. Boże, no naprawdę, po siebie to cały czas praktycznie padało. I ta woda została i mówię, u mnie no było może ze 3 dni śniegu. Praktycznie od tej pory, jak ja wyjeżdżałem do Brączka, te pola jak wyglądały, tak wyglądają. I niestety, no mrozy są. Mrozy są, były i pewnie jeszcze będą. Także to, co może być w tym roku, może być znów... Jakby śniegu napadało i wtedy te mrozy być. Znów może być nieciekawie, ponieważ no nie ma tego śniegu i boję się, żeby znów nie wymroziło. Niby jak na razie wszystko jest na dobrej drodze. No ale przed nami zima jeszcze daleka, do Wielkanocy jeszcze spokojnie może jebnąć ze śniegiem. Do Wielkanocy, do czerwca na pewno. Idziemy, no właśnie idziemy się przejść. No to chodź tędy, no tędy idziemy. No uważaj, bo autokar jest. Nie będziemy jechać ogólnie. Co? Przejdziemy się, nie? O kurde. No jak widzicie, no... Zabiłbym się, prawda? U mnie w tym roku zimy nie było, to jest największy problem. Do Brączka jak sobie pojechałem, to chociaż trochę tej zimy użyłem. Już ten śnieg też topniał. Czekaj, no, udało nam się. No czekaj, bo autobus jedzie i tak nie będzie nic słychać. To chyba jakiś Mariusz. Krzysiek, nie wiem. Jarek. Powiem wam, że no jak Bolek już do mnie przyjechał, to ta zima w sumie się troszeczkę już tak kończyła, może zmalała, co tak powiem. Chociaż no udało nam się ten ciągnik ulepić, także jest git. No i mówię, no coś tam właśnie, chociaż w tym okrzynie też fajny klimacik. No szkoda, że odśnieżania żadnego nie zapaliśmy, bo na to liczyłem. No mówię, gdyby u mnie był śnieg, odśnieżanie, kulik, lepienie, dalibyśmy sobie na spokojnie radę. No i mówię, no chciałem po prostu ostatniego jakiegoś vloga. Myślę, że jeszcze chociaż jutro z Brączkiem gdzieś się przejedziemy. Tak. Zobaczymy, czy do coś mnie, się to, uda. Że fajnie, żeby do mnie też jakiś vlog. Także był. Na razie nie zapowiadamy, ale będziemy chcieli. Miało być więcej vlogów, oczywiście nie wyszło jak zawsze, no. No ale to mówię, to pogoda zagrała wszystko. No z racji tego, że byliśmy pewni, bo tyle śniegu nawaliło przed feriami, że byliśmy pewni po prostu, że tego śniegu będzie przez całe ferie i że będzie co nagrywać, no ale niestety jak ten śnieg się skończył, no to... Nie będziemy przecież chodzić czy jeździć samochodem w kółko i nie będziemy gadać o pierdołach, bo zimno. To jest też bez sensu, nie? Uszy mi marzą jak cholera. Nie, nie jest zimno, nie jest uszy fajne. Marzę, masakra. Fajne takie rzeźkie powietrze. Szkoda, że nie ma z nami Adasia, no ale niestety Adaś mógł być z nami tylko na 2 dni. Cieszę się, że w ogóle udało się Adasiowi do nas przyjechać. Także też fajna sprawa, że mogliśmy w końcu się spotkać taką paczką. Dużo nie nagraliśmy, ale ważne, że się coś udało. Najważniejsze, że spędziliśmy ze sobą chociaż trochę czasu. No i ogólnie tak, tutaj jak już idziemy... Ja aparatu zapomniałem z tego. A, no dobra, to nic nie szkodzi, Andrę. Tutaj jak widzicie mamy już zaorane, tu miały orać kuboty. No niestety z kubotami wyszła taka sytuacja, o jakiej ja już wspominałem wam. Co? Nie siałeś tu nic? Nie, 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 tu jest po prostu zorane, bo to do końca było zostawiane pod kuboty, ale do samego końca nie udało im się przyjechać, ponieważ pierwsze te 2 miesiące, które oni mieli do nas spaść, to było wtedy, te były susze takie straszne i ja nic też nie mogłem orać. Brączek tu już na dziurę wpadł. Ja nie mogłem orać i było strasznie sucho, no i też nie było sensu, żeby oni przyjechali i orali, więc przez całe, praktycznie 1,5 miesiąca, przez miesiąc, co tydzień ustanawialiśmy nowy termin, że niestety i tak nic nie popadało, ani nic w ten deseń. Później czekaliśmy ponad 2 miesiące. Popadało, no ale niestety sprzedali małą kubotę, a później zaczęły im się pokazy i niestety nie mieli kiedy już przyjechać, bo nie mogli ogarnąć ani lawet, ani niczego, bo wszędzie gdzieś te maszyny były. Mówię, gdyby pewnie nie sprzedała się ta mała kubota, to by wszystko jeszcze doszło do skutku, no ale później zaczęły się niestety pokazy, o których wam wspominałem, no i się nie udało. No ale na zimę musieliśmy już zorać, także no była dobra pogoda, bo jak wiecie, no te vlogi nagrałem, także dobrze się orało. To nie czekaliśmy już na nic, zoraliśmy. To orałeś, to było takie mokro? To było koło domu. To było to koło domu, co na tych nowych oponkach, jak tak mokro było. Później poorałem sporo, aż wreszcie okazało się, że 60 znów wypluła uszczelkę. No tam już końcówka jest tak, że no zipie jak lokomotywa. I zadzwoniliśmy właśnie po Sikorę. Pamiętacie na pewno. Teraz ma fajnego zetorka. Zdjęcie jakieś wam. O, pewnie zdjęcie wam wstawię akurat, bo mam zdjęcia zrobione, a wam nie wstawiałem nic, ani filmiku, ani nic w ten deseń. I przyjechał i zorał właśnie nam tutaj to całe, co miało być dla kubot.
Nie orałeś? Nie, ja nie orałem tego. I zorał nam jeszcze tamto całe ponad 2 hektary, które tam jest na końcu. Jest zasiane? Nie, tam. Ty nie masz dużo zimowego zboża teraz. Jak nie mam dużo? Kurwa, tu jeden kawałek cały. No tam jest 2 hektary, tu jest hektar, 1,5 hektara, no to masz 3,5 hektara, odjąć 9. Gdzie? Jak ty masz tylko zasiane koło domu i tutaj? No a tu jest, wiesz ile? Tu jest 4. Albo to są 2 kawałki, tak? To są wielkie, no. Tu jest kawał wielkiego pola. Pszenica jest. A tam dalej, za już jak się drugie zboże zaczyna? Pszenżyto chyba. Pszenżyto. No, pszenżyto tam chyba jest. Także no zobaczcie, ta woda stoi cały czas. I to jest najgorsze, że no nie wiem, czy to przezimuje, skoro ta woda jest, jest mróz. Miejmy nadzieję, że się uda. Ja widziałem, ludzie pokazywali zdjęcia. Ogólnie no zboże nie wygląda tragicznie. Jak sami widzicie, powiem wam, że no jest dobrze. U wielu ludzi u nas na wsi czekało. Jedni zasieli w suszę, nie wyszło. Drudzy czekali na deszcz, później zasieli w deszcz. Jak to mówią, się jesz błoto, zbiera złoto. Nie wiem, zobaczymy, czy się w tym roku to sprawdzi. Oby tak, bo jak nie, to będzie no drugi rok rzędu, gdzie no będziemy musieli znowu sporo zlikwidować. Sakra, jaka tu woda stoi, nie? Jest siny. No mówię, w tamtym roku likwidowaliśmy z 6 hektarów, likwidowaliśmy 5. W tym zasiane? W tym roku, no to odejmij od 9, 3,5. Masz 6,5 hektara zasiane. No, 6,5 hektara. Tylko tamten kawałek został, co, żeśmy grubo robali na to? No to jest 2 hektary równe, a tu jest 1,5. Półtora do 2 maksymalnie, bo tutaj jest krótki kawałek, dlatego tak się wydaje, że jest duże. I mówię, no zobaczymy jak to w tym roku wyjdzie. Miejmy nadzieję, że się uda. Na wiosnę, no... Nie wiem, jak coś za TMP, na razie ja wiem, że oni coś tam działają, jeśli chodzi o maszyny takie jak agregaty i w ogóle takie sprawy, więc będę się coś starał, aby na pewno coś na wiosnę skołować. Myślę też, że jak wiosna przyjdzie, no zaraz bierzemy się za jakieś vlogi z nawozów. Miejmy nadzieję, że przezimuje. Jak coś, no to ja będę was na pewno informował, to niezłe trzepanie butami, Brączek. No to moje jedyne buty, które mam do ciebie wzięte. No to konkretne buty. O kurde, u mnie też było, chyba było to. To się umyje. To się wyskrobie, choć jeszcze tu się przejdziemy. Mówię, u nie wszystkich zeszło, ponieważ jak sieli, no niektórzy jeszcze później sieli niż my. My akurat był taki fajny moment, że pomiędzy jednymi opadami a drugimi był tydzień, niecały, tak mniej więcej. 2-3 dni przeszło. Ja wtedy zorałem, no praktycznie to całe było zorane przez te kilka dni. Zoraliśmy sobie to wszystko i sialiśmy. I nie zapomnę, że tutaj zostało 1,5 siewnika do dosiania i przyszedł deszcz. Tata to wtedy chyba nie dosiał. Tam jest akurat, od tamtej strony będzie to bardziej widoczne, pewnie na wiosnę. Tata tego nie dosiał. Później przez 2 tygodnie padało i tata tam wjechał, jak już to takie, wiecie, to zboże to było takie mokre, że masakra, myśleliśmy, że to nie będzie nic z tego wschodu. No i my wtedy jeszcze już mieliśmy posiane, a inni jeszcze przez ponad 2 tygodnie nie mogli wjechać, dopiero po tych 2 tygodniach deszczu wjechali, także no mówię, u nie wszystkich to zboże naprawdę fajnie wypuściło. No tutaj też mówię, no nie tylko u mnie ta woda stoi, tak? Także zobaczcie, tu jest konkretnie to, ale tu nie jest nic zasiane, tu jest tylko zorane. Dobra, my będziemy sobie chyba powoli kończyć tego vloga, bo bez zbędnego takiego gadania nie chcę, żeby było. Także miejmy nadzieję, że to zboże przezimuje. Piszcie, jak u was wygląda sytuacja, choć wiem, że u wielu z was na polach leży śnieg, także no... W jakiej części Polski? Tak, także mówię, w Mokrzynie była fajna sytuacja, że no tego śniegu było dużo, mrozy nie były aż takie, więc no mimo wszystko ta pokrywa śniegu była. Jedynym problemem, mówię, może być to, że ta skorupa, która na dole była podczas roztapiania się tego śniegu i później znów zamarzło, żeby to zboże też po prostu nie zgniło. No ale miejmy nadzieję, że się uda, także co? Miejmy nadzieję, że uda mi się nagrać vloga. Ja też mam taką nadzieję, obrócę sobie kamerkę. Także co, my wam dziękujemy ślicznie za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało, bało. No i chyba następny vlog już pojawi się jakiś na wiosnę, no bo najprędzej z Brączkiem spotkamy się w marcu. W maju, zobaczymy. Nie, w kwietniu. W kwietniu, nie wiem, na pewno będziemy na pewno się widzieć. W maju, a kiedy wcześniej, to nie wiemy jeszcze. Także co, my wam dziękujemy serdecznie za uwagę i do kolejnego vloga. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.